Cześć wszystkim w tak bardzo znanej, lubianej serii, która zniknęła na rok czasu, czyli ABC Tuningu. Nie na darmo tytuł W poszukiwaniu mocy, dlatego że prowadzenie największego kanału motoryzacyjnego w Polsce wraz z Robertem dało nam pewne spektrum wiedzy i poglądu na to, jaka świadomość mechaniczna zakorzeniła się w polskim społeczeństwie. Mniej więcej chodzi o to, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, co można tuningować, jak można tuningować i od czego zacząć tak naprawdę. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to jest tylko pogadanka bardzo luźna, ponieważ w następnych odcinkach planuję już krok po kroku montaż hydrołapy, klatki, rollbary i tak dalej, omówienia, pokazania, jak to się robi, jakie to jest zgodne z przepisami, czy niezgodne z przepisami. A zatem, jeżeli mówię o doświadczeniu, przede wszystkim to, co powiedzieliśmy od samego początku. Małych jednostek benzynowych nie ma sensu tuningować. Niedoładowanych. To jest w ogóle absolutnie, nie podchodzimy. Pytacie się, czy mój silnik 1.2, 75 koni, czy tam 100 koni, 1.6, o ile można szipsować, o ile można coś z tym zrobić, czy może to zaturbić? No w takich sytuacjach zawsze bardziej opłaca się swap na coś większego. Jest to trochę trudniejsza rzecz, dlatego że trzeba zalegalizować to w urzędzie. Diagnosta musi powbijać wszystko w papiery. Przede wszystkim ktoś musi zrobić to z głową i wy musicie znaleźć jednostkę, która będzie zdrowa, a nie po założeniu okaże się, że wyzionęła ducha. Tak więc jeżeli mówimy o jakimkolwiek podejściu do tuningu, może zacznijmy racjonalnie myśleć, ponieważ po pierwsze nasze auta są wbrew pozorom w fatalnym stanie. Załóżmy sobie silnik o zapłonie iskrowym, silnik benzynowy o mocy 130 koni. Wjeżdżacie nim na rolki, jesteście pewni, że wszystko jest ok, okazuje się, że ze 130 zostało 100 koni, tak? Co się dzieje z tymi 30 koniami? Okazuje się, że kompresja jest w normie, wszystko się zgadza. Gdzie tego szukać? Przede wszystkim zaczynajmy od prostych rzeczy. Wymiana świec, wymiana układu zapłonowego, przewodów, jeżeli są tak zwane kable, ewentualnie cewki. Sprawdzić wszystko krok po kroku, zacząć nawet od bagatelnej rzeczy. Przepłukania silnika, jeżeli mamy płukanki, jeżeli jesteśmy pewni, że ten silnik jest naprawdę w takim stanie i kondycji, jaką nam deklarowali poprzedni właściciele i ten przebieg jest chociaż troszeczkę przybliżony. Zacznijmy od napełnienia naszego silnika korpusu prawidłowym olejem. Bardzo często sami wiecie, jak podchodzi się do spraw olejowych. Zamiast 5W30 jest 10, zamiast syntetyku jest minerał i potem różne dziwne chocki, klocki. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie elementy się obracają. Tam jest fizyka, tam jest tarcie, oczywiście olej to wszystko zmniejsza, niweluje. Jeżeli dobierzemy odpowiedni olej, o odpowiednich parametrach, wszystko przepłuczemy, może się okazać, że nam parę koni wróci. No, przede wszystkim parę koni może zawsze wrócić. I teraz tak, jeżeli lejemy, to już nie żałujmy. Valvoline w górę, mamy jakieś jeszcze małe firmy typu Best Oil, Rock Oil, ludzie, którzy naprawdę mają dość drogi produkt, ale jeżeli wy chcecie tuningować, no to proszę bardzo, nie żałujmy na takich rzeczach. Kolejna bardzo ważna rzecz, filtr powietrza. Filtr paliwa, drugi filtr paliwa, jeżeli tak owe są, w silnikach benzynowych, w silnikach diesla. Często ludzie zapominają o tym, a tu mam mały benzynowy tutaj pod maską, a ten przy baku z tyłu i się okazuje, że wydajność pompy jest mniejsza. Komputer sobie żąda jakieś wartości, ustawia ten zapłon i tak dalej. Więc takimi prostymi zabiegami, już nie raz na YouTubie czy w telewizji gdzieś widzieliście, potrafimy przywrócić moc fabryczną. A to jest podstawa rozpoczęcia jakiegokolwiek tuningu. Jeżeli nie zależy nam, i tutaj poszukiwaniu mocy, na kosztach, no to jeżeli dobieramy układ zapłonowy, to nie ta na dole dolna półka, tylko świece, przewody, naprawdę już te najdroższe, najlepsze, dlatego że prawidłowy wybuch, czy jak to woli zapłon naszej mieszanki, to jest to, co nadaje mocy. Ta mieszanka, jeżeli jest w prawidłowy sposób dostarczona, czyli to powietrze jest odpowiedniej ilości, ta iskra jest naprawdę odpowiedniej jakości, precyzyjnie dana, paliwo jest też w odpowiedniej ilości dane, to wszystko powoduje to, że moc wraca na koła. I teraz przechodzimy do tuningu. Ktoś mówi, od czego zacząć? Ja powiem tak, włożysz filtr stożkowy, co już przeprowadzaliśmy, zrobisz to bardzo dobrze, obudujesz, oddzielisz tą strefę cieplną, żeby ciepłe powietrze nie pompowało się z silnika, no zyskasz konie, których nie odczujesz. Następne rzeczy, modyfikowanie wałkami. No możemy dawać ostrzejsze wałki z ostrzejszymi krzywkami, ale to już kosztuje. I teraz musisz się zastanawiać, w którą stronę brnąć, dlatego że są samochody, w których już ludzie doświadczyli, że na przykład w BMW gdzieś tam zmiana kolektora, zmiana wałku, zmiana czegoś, ewentualnie przemapowanie całości, no może okazać się, że 20, 30 koni, 40 nawet tam przybyło w silnikach powyżej 2 litrów. I tu warto się zastanawiać. Jeżeli mówimy o małych piździdełkach, co mają po 100 koni, nie idźmy w tą drogę, nie idźmy tą stroną, dlatego że nawet dołożenie turbosprężarki bez odprężenia silnika, co tam do odcinka z piątku, może spowodować wydanie bardzo wielu pieniędzy, a mizerny efekt końcowy. Tak więc z takim krótkim przekazaniem niedzielnym, zanim rozpocznę losowanie konkursu, który się odbył równo niedzielę temu, chciałem tylko powiedzieć, że mogłem to przeprowadzić w formie eksperymentu, ale to już było robione. Po prostu przypomnieć, że zanim zaczniecie tuningować, to
To widać było nieraz u Roberta na rolkach. Nieraz. Przywróćcie stan fabryczny waszego silnika, bo wam się zdaje, że wszystko ok, a potem rolki mówią, że panie, 50 koni panu zdechło. Zacznijcie od tego. To jest podstawa jakiegokolwiek ABC tuningu, czyli sprawna jednostka, mimo że wam się wydaje, że jest sprawna, bo nie kicha, nie prycha i równo chodzi, może się okazać, tak jak u operatora, że trzeba było lać. Jakie to było? 9,8, nie? I pierwszy pomiar na 9,5 wykazał brak 20 koni. W Mercedesie kilkunastoletnim, więc to nie jest wszystko takie, wiecie. Może się okazać, że przywrócenie tego wszystkiego wróci naprawdę wam coś pod butem. A dopiero dołożenie 40-50 koni sprawi to, że w silniku stukonnym poczujecie mega różnicę, bo uwierzcie mi na słowo, 10 koni w stukonnym silniku możecie nie poczuć. Przejdźmy do części konkursowej. Oczywiście widzowie, pomogło, dało do myślenia. Zacznijcie od tego, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie, komentujcie i co? Losujemy. Komora maszyny losującej jest pusta. Teraz wpuszczamy nasz film, pod którym złożyliście prawie 13 tysięcy komentarzy. Wgrywamy je. Widzicie? Film o ABS-ie. Ile tych komentarzy niezdublowanych? Niezdublowanych komentarzy mamy 12 268, to więc chwilę poczekamy. Dobra, słuchajcie, pomyliłem się. Unikalnych komentarzy jest 9900, czyli tyle razy próbował ktoś zwiększyć swoje szanse, ale niestety wygrywa tylko osoba, która raz skomentowała i to powtarzałem ostatnio. Trzeba było oglądać. No to co? Wygrywa Ezio Auditore, jeden komentarz, zero lajków i dał komentarz jako 6026, czyli nawet nie w połowie, no prawie w połowie. Prosimy o wysłanie maila z potwierdzeniem swojego konta, czyli screenem, na adres, który wam się tu wyświetla i życzymy miłego kręcenia śrubkami. Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie, skąd się wziąłem? No chodź, chodź. Tak, nagrywamy film, nie widać. No? Zobacz, pokaż jej tam kamerę. Dzisiaj obejdzie, to się wytnie. Cześć. W30 jest 10, W40. Chodź, 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 no chodź. Już teraz się pierdzieliłeś, przywitaj się. Cześć, to ja rozwaliłem to nagranie.